Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego makaronu czosnkowo-cytrynowego. Jest to bardzo prosty przepis. Składniki ja mam jak zwykle już przygotowane. Zapraszam Was do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane wszystkie, które będę dzisiaj używać tutaj, produkty i wszystkie proporcje. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do gotowania. Na początek będziemy gotować makaron. Ja do dzisiejszego przepisu wybrałam linguini, ale oczywiście jeżeli macie ochotę na przykład na makaron spaghetti albo na makaron tagliatelle, możecie użyć oczywiście tych makaronów. Woda się już gotuje, więc porządnie ją osolę i dodam makaron. Makaron będę gotować al dente. Na opakowaniu jest napisane, że 12 minut czas gotowania, ale będę gotować około 9, maksymalnie 10 minut. Najlepiej oczywiście próbować podczas gotowania. W czasie, gdy makaron się gotuje, można już dodać na patelnię oliwę z oliwek. Tak około 3-4 łyżek. Temperaturę ustawcie sobie na niezbyt wysoką. I można dodać już czosnek. Ja tutaj dodałam taką mniejszą główkę czosnku. Pokroiłam sobie te ząbki w takie plasterki. I teraz niech one sobie tutaj w tej oliwie się przygrzewają i będą oddawać delikatnie aromat. Bardzo ważne, żeby tego czosnku nie spalić. On ma być taki leciutko złotawy. Można mieszać delikatnie. Pięknie już pachnie, a nie minęła nawet minuta. Już od razu robi się głodna. Ja bardzo lubię zapach czosnku. Można na tym etapie dodać jeden filecik anchois. Ja jak zwykle mam problem z wydostaniem z słoika. Ten filecik doda takiego fajnego, głębokiego smaku umami. Tutaj podczas obróbki cieplnej, że tak powiem, on się nam ładnie rozpadnie. Teraz jeszcze jakąś minutkę, niech się to tutaj wszystko ze sobą łączy. Tutaj na talerzyku mam świeżo startą skórkę z połowy cytryny. Oczywiście cytrynę wcześniej umyjcie. Dokładnie, obłędnie pachnie. I też przyda się sok z połowy cytryny. To są bardzo proste składniki, ale dają naprawdę pyszny efekt. Czasami właśnie w takiej prostocie tkwi sukces. Niech się to wszystko łączy. Ja jeszcze dodam płatki chili, ale nie za dużo, bo zawsze sobie można doprawić już bezpośrednio na talerzu, więc nie chcę tutaj decydować za moich domowników, jaką chcą mieć ostrość. Makaron już za chwileczkę będzie gotowy, więc będzie można go dodać już bez odcedzania, bezpośrednio tutaj na patelnię. Można przekładać makaron. Tak jak wspominałam, nie odcedzam go. Niech ma troszkę tej wody. Ona się naprawdę przyda tutaj. I teraz przemieszamy, żeby się tutaj pokrył makaron dokładnie tym sosem z oliwy, czosnku, anchois. Cytryny. Jeszcze można troszeczkę dodać słonego smaku. Ja dzisiaj dodam taką przyprawę Liquid Aminos, ale możecie dodać też sos sojowy. Tak, dodam około jednej łyżeczki, żeby nie przesolić, bo anchois już jest słone, więc też bez przesady. I bardzo ważnym składnikiem będzie
natka pietruszki. Ale to obłędnie pachnie. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis, będziecie sobie mogli wtedy poczuć u siebie w kuchni. I oczywiście nie zapominajmy o grana padano. Troszkę na patelnię. Resztę już bezpośrednio na talerz. Widzicie, proste. A uwierzcie mi, że naprawdę bardzo, bardzo smaczne danie. Zaraz nakładam. To będzie porcja dla mnie, więc dodaję tutaj już płatki chili. Wiadomo, ja lubię taką pikantną kuchnię. Dodam jeszcze świeżo zmielony czarny pieprz. No już te dodatki to sobie naprawdę dawkujcie według własnego gustu. No i oczywiście jeszcze dodatkowa porcja grana padano. I jeszcze odrobina natki pietruszki i już naprawdę teraz nie przedłużam. Jestem bardzo głodna. Życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj u Was jest na obiad. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do lajkowania. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!